Polska-Albania. Mecz średni. Polski gol ledwo. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy od tematu, który interesuje nas wszystkich. Proszę Państwa, wygraliśmy na rozpoczęcie eliminacji Mistrzostw Świata z Albanią 1-0. Nie chciałbym nikomu psuć humoru, bowiem podobno wygranych się nie ocenia. Ale wydaje się, że tak, potwierdziła się dzisiaj przede wszystkim słuszność naszej dyplomacji futbolowej, która zakładała, że ze słabszymi Albańczykami na początku wygramy i będziemy mieli wolną zimę. A więc na razie dyplomacja lepsza od piłki. Druga sprawa. Doprawdy wielki jest kredyt zaufania polskich kibiców do Narodowej Jedenastki. Ponad 30 tysięcy widzów na magnetycznym stadionie śląskim i parę milionów przy telewizorach wystawiło otwarty kredyt, zapominając o ostatnich długach. Metoda okazała się niestety dość ryzykowna, bowiem aż do 77 minuty nasz komentator mówił o długiej próbie nerwów. Wreszcie 77 minuta, Krzysztof Warzycha strzelił celnie do bramki albańskiej, powstrzymując widzów od opuszczenia stadionu. Orzowski gigant już wcześniej został odczarowany słabością naszej piłki. Dawniej z przeciwnikami podobnymi klasą Albanii grywaliśmy w mniejszych miastach. Trudno bronić też, że poziom drużyn europejskich wyrównał się. Dobrzy są dobrzy, słabsi są słabsi. Zresztą będą mieli Państwo okazję do bezpośredniej oceny dwóch pozostałych zespołów naszej grupy. Eliminacji Mistrzostw Świata już za kilka minut. Anglicy na Wembley grać bowiem będą ze Szwedami. Bezpośrednia relacja tuż po dzienniku. I gol! Krzysztof Warzycha! Nie popisali się także Czechosłowacy, choć wygrali z Luksemburgiem 2-0. Bramki zdobyli Haszek w 25 minucie i Chovanec w 38. Pierwszy strzał w ogóle Czechosłowacy oddali dopiero w 18 minucie meczu. Na razie zaimponowali przygotowaniem fizycznym i umiejętnościami biegania, ale mają w grupie przecież Belgów i Portugalczyków, a więc bardzo silne zespoły. Dziś w Kijowie Związek Radziecki pokonał Austrię, bramki strzelili Michaliczenko i Zawarow. W Sofii Rumunia zwyciężyła Bułgarię 3-1, dwie decydujące bramki Kamataru w drugiej połowie meczu. I w Berlinie NRD zwyciężyło Islandię 2-0, dwie bramki Andreasa Toma w 34 i 88 minucie. A za chwilę, tak jak powiedziałem po dzienniku, mecz na Wembley, Anglia, Szwecja, zapraszamy. W dzisiejszym wydaniu dziennika to już wszystko. Dziękujemy, do widzenia.